Szczepanów w diecezji tarnowskiej. To tu bije serce naszej ojczyzny. To tu przybywają tłumy pielgrzymów, aby prosić tę niezwykłą postać naszego Kościoła o pomoc w zwykłych i ważnych sprawach. Zapraszam Państwa do Szczepanowa. Zapraszam na spotkanie z wyjątkowym miejscem w naszej ojczyźnie. Szczepanów w Polsce i diecezji ma takie szczególne miejsce. Jest to miejsce narodzin świętego Stanisława, późniejszego biskupa i męczennika. 400 metrów stąd znajdują się miejsce narodzin świętego Stanisława, gdzie do dzisiaj znajduje się pień dębu, pod którym przyszedł na świat, oraz studnia ze źródłem świętego Stanisława. Według tradycji Bogna w tym źródle miała obmyć swojego syna zaraz po narodzinach. Nieopodal tego miejsca narodzin znajduje się kościół, który został wybudowany na miejscu domu rodzinnego świętego Stanisława. Święty Stanisław walczył o życie, bronił tego życia. A więc przeciwstawiał się wprost królowi, gdy król nawet mordował dzieci, które narodziły się z nieprawego łoża. Tuż obok bazyliki powstał panteon świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej i świętych i błogosławionych, którzy przyjęli imię świętego Stanisława. W tej parafii od początku, jak proboszcz przyszedł, dzieje się bardzo dużo. Remont tego kościoła całego, wyłącznie z dachem. Był remont plebanii, remont domu pielgrzyma. No i nowa inwestycja, czyli panteon świętych. Robimy to właśnie dla chwały Bożej i świętego Stanisława. Szczepanowska parafia świętego Stanisława to nie tylko imponująca historia naszej ojczyzny, ale przede wszystkim żywy kościół, wspólnoty duszpasterskie, które dają parafianom odnaleźć swoje miejsce w kościele. Harcerze dzięki świętemu Stanisławowi uczą się entuzjazmu, strażacy służą swoim bohaterstwem, młodzież szuka miejsca na ziemi dzięki ruchowi Efata, ale to spotkanie chciałbym, abyśmy rozpoczęli śpiewająco od wspólnoty dziewczęcej zespołu znakomitego Oremus, który od 20 lat śpiewnie prowadzi pani Elżbieta Polak. Wolny datek. Dziękujemy bardzo, wesołych świąt. Szczęść Boże, Panie Rysiu. A, szczęść Boże, szczęść Boże. Paczka od naszej Caritas parafialnej z życzeniami najserdeczniejszymi na święta dla Pana i całej rodziny. Serdeczny Bóg zapłać, mienie żony i dzieci, naprawdę. Wszyscy jesteście zdrowi. Proszę wejść na poczęstunek na kamerze. Nie, dziękuję, nie mogę dzisiaj, bo jeszcze naprawdę? mam dużo paczek do rozwiezienia. Pozdrowić proszę małżonkę, dzieci. Dziękuję i szczęść Boże, błogosławionych świąt. Wesołych świąt. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę.
Nasza grupa nazywa się Efata i słowa te znaczą otwórz się. I tak jak mówią te słowa, tak my staramy się być otwarci na drugiego człowieka, na ludzi młodych. Nasze spotkania odbywają się regularnie co piątek i na tych spotkaniach rozmawiamy ze sobą, poznajemy się nawzajem. Organizujemy także spektakle, w których występujemy, na przykład Jasełka w formie Teatru Cieni. Żyjemy w czasach, kiedy młodzi ludzie boją się wyznawać swoje wartości, a my za przykładem św. Stanisława chcemy odważnie głosić tą wiarę. W mojej szkole również spotykam się z osobami, które nie wierzą w Chrystusa i właśnie na grupach apostolskich rozważamy Pismo Święte i w ten sposób ja mogę im powiedzieć za przykładem właśnie Pisma Świętego i fragmentów Pisma Świętego, które omawiamy na spotkaniach, tłumaczyć im, na czym polega moja wiara. Ochotnicza Straż Pożarna jest całym moim życiem, więc jeśli tylko zawyje syrena, porzucam swoje obowiązki, wsiadam w samochód i jedziemy. Jak najszybciej chcemy się tutaj dostać. Czy nieważne, czy to jest ze sklepu, ze szkoły jedziemy, z pracy, tylko od razu jedziemy do remizy. Jest coraz więcej dziewczyn, które podejmują i łamią ten stereotyp, że nie jest to tylko zawód dla mężczyzn. Jestem dumna z tego, że mogę nosić mundur strażacki. Gmina Brzesko to 10 miejscowości łącznie z miastem, które jest stolicą powiatu. Ale Szczepanów jest wyjątkową miejscowością właśnie na mapie całego powiatu i naszej gminy. To tutaj przyjeżdżają, przychodzą wielotysięczne rzesze pielgrzymów każdego roku, korzystając z dobrych połączeń komunikacyjnych, bo Brzesko leży na skrzyżowaniu najważniejszych dróg w Małopolsce. Korzystają również z kolei. Mamy tutaj dwie stacje kolejowe w Sterkowcu i w Brzesku, ale również coraz więcej pielgrzymek właśnie rowerowych, pielgrzymek pieszych, bo takie szlaki też tutaj do Szczepanowa prowadzą. Przyjeżdżali też tutaj różni dostojnicy kościelni, ale i świeccy. Bardzo często przybywał kardynał Karol Wojtyła. W 2003 roku do Szczepanowa przybył legat papieski w osobie kardynała Józefa Ratzingera. Przybył na uroczystości 750. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława. Mogłoby się wydawać, że Stanisław jest dla nas niedostępnym, że był biskupem, że był męczennikiem. Niemniej jednak jest to nieprawdą. Święty Stanisław jest dla wszystkich. Do niego przychodzą właśnie ludzie zwykli, prości, ze swoimi sprawami, troskami. W 2005 roku miałam wylew podpajęczynowy, pękły mi tętniaki. I za przyczyną świętego Stanisława, można powiedzieć, odzyskałam wzrok. Mąż mi przywoził do szpitala wodę ze źródełka świętego Stanisława i wszystko wróciło do normy. Chciałam polecić wszystkim miejsce kultu świętego Stanisława i zachęcam do pielgrzymek tutaj prosić go o pomoc, bo on jest nie tylko od spraw ważnych, ale od zwykłych, codziennych i naprawdę modlitwa stwarza cuda za przyczyną świętego Stanisława. Tylko trzeba mocno ufać. Ze Szczepanowa wyszło bardzo wielu kapłanów, w tym jeden biskup, biskup elbląski Jan Styrna. Ponad 9 wieków minęło od jego męczeńskiej śmierci, a jego sława nie maleje w porównaniu z gwiazdeczkami, które zakwitną, zabłysną w ciągu jednego dnia i znikają z historii. Mamy tutaj postać, która złotą nicią niejako przetyka losy naszego narodu. Cały czas odkrywam to, że pochodzę z tej parafii, że noszę w sobie dziedzictwo życia i świętości świętego Stanisława.
całą tę tradycję związaną z tym miejscem. Jest to dla mnie wielka duma, wielka radość, ale i wyzwanie, któremu staram się cały czas sprostać. Święta w Szczepanowie są bardzo radosne. Chcę powiedzieć ze względu na to, że przybywa tutaj bardzo dużo wiernych. Przyjeżdżają również z zagranicy nasi rodacy, parafianie. I tutaj możemy się wspólnie modlić. Rusia, tego roku eksperymentujemy. Jeszcze ich nigdy nie robiłam, pierogów ze śliwkami. Były z kapustą, były z grzybami, ale ze śliwkami nie. Chcę się spotkać z Panem Jezusickiem, w kościół ku drewnianym chcę się spotkać. Mamo, to ja tu coś pomogę? Lepiej ty się choinką zajmij, bo Wigilia za pasem. A to ja to zabieram i uciekam choinkę. Warto przybyć tu do Szczepanowa, aby zanurzać się w historii, aby czerpać z dziedzictwa mądrości i prawdziwego patriotyzmu świętego Stanisława. Warto tu zawierzać swoje losy i naszej ojczyzny, aby nigdy nie wydarzało się zło, a pycha nie niszczyła naszej polskiej tożsamości. Dziękuję Państwu za uwagę. Łukasz Lech. Do zobaczenia.